Temat, jaki mamy dzisiaj, to modlitwa o obrazy. Ale nie będę mówić o obrazach, które są dziełami sztuki i wiszą w kościołach, w kaplicach czy w innych miejscach, czy może mamy w swoich domach obrazy świętych, ale chodzi o obrazy, które się pojawiają w naszym umyśle. Różnego rodzaju wyobrażenia. Wtedy, kiedy się modlimy. I spojrzymy na to zagadnienie z perspektywy nauki ojców filokalicznych. I temat modlitwy sam sobie myślę, że jest z jednej strony dobrze znany, bo chyba najwięcej książek z duchowości właśnie dotyczy modlitwy. I myślę, że nie jeden z nas przeczytał co najmniej jedną książkę o modlitwie, a może i dużo, dużo więcej. I też szukamy czegoś, co tą modlitwę jakoś nas zainspiruje, tak? Co sprawi, żeby ona się rozwijała, żebyśmy poprzez nią coraz bardziej do Boga się zbliżali. I modlitwa według Ewagriusza z Pontu, mnicha z IV wieku, jest wstępowaniem umysłu ku Bogu. Jest obcowaniem umysłu z Bogiem, ale też jest porzuceniem myśli, a więc Święty Nils Ankyry stawia pytanie, jakiej zatem stałości potrzebuje umysł, żeby nieodwracalnie sięgnąć ku swojemu władcy oraz przebywać z nim bez niczyjego pośrednictwa. Ewagriusz, mówiąc o modlitwie, mówi o umyśle i jednocześnie wskazuje, że ten umysł ma w Bogu trwać. Ale właśnie, można powiedzieć, cały problem polega na tym, jak trwać nieprzerwanie w Bogu. W jaki sposób zachować tą stałą świadomość bycia przy Nim. Tym bardziej, jak ojcowie mówią, żeby to było świadome trwanie bez niczyjego pośrednictwa. My w czasie naszej modlitwy możemy przywoływać świętych, tak? Zwracać się przez ich wstawiennictwo. Możemy używać różnych formuł, zwrotów. Ta modlitwa może być bardzo różna. Możemy modlić się w grupie, możemy modlić się osobiście, możemy się na głos modlić, możemy modlić się w myśli, a więc ona jest bardzo bogata w swojej formie. To przebywanie bez pośrednictwa oznacza, że ja niczego nie potrzebuję, ani nikogo nie potrzebuję, żeby z Bogiem się spotkać. I popatrzmy na nasze spotkania międzyludzkie. Jeżeli z kimś jesteśmy, to też niekoniecznie musimy z tą osobą rozmawiać. Co więcej, czasami nawet milczenie dwóch osób może więcej powiedzieć niż słowa, które wypowiadają. A też jak ze sobą jesteśmy, no to nie myślimy o tej osobie, no bo z nią jesteśmy. I odnosząc to do Pana Boga, na modlitwie, jeżeli zwracamy się do Boga, czy po prostu jesteśmy z Nim, to też nie musimy nic więcej robić, ponieważ jest, już z Nim jesteśmy. A więc kiedy się modlę, to nie muszę niczego rozważać, niczego sobie wyobrażać, a nie tym bardziej niczego myśleć. Ewagriusz mówi, że modlitwa jest porzuceniem myśli. Skoro jestem z Bogiem, to ta obecność Jego mi wystarcza. Oczywiście tutaj pewną podstawą jest wiara w tą obecność. Także ja nie spotykam się ze swoimi myślami, samym sobą, ale rzeczywiście wierzę, że Bóg jest, że jest obecny i że razem jesteśmy. I te różnego rodzaju obrazy czy przedstawienia, które pojawiają się w umyśle, są tematem, który podejmują ojcowie filokaliczni. Zdaniem ojców ta pamięć o obrazach, ich przywoływanie, ich pojawianie się jest przeszkodą do modlitwy. I oni używali takiego greckiego terminu mnesikakia, co możemy tłumaczyć jako pamięć o obrazach, a potrzeba czegoś przeciwnego, czyli amnesikaki, a więc zapomnienia o obrazach. I Ewagriusz z Pontu tak pisze. Tam, gdzie są obrazy myśli, tam powstało przyzwolenie na nie, gdyż bezobrazowe poruszenie jest niezawinionym napadem. Jest taki, który ucieka od nich jak głownia od ognia, a jest i taki, który się od nich nie odwraca, póki nie spali się od płomienia.
I zdaniem ojców monastycznych modlitwa ma być bezobrazowa. I Ewagriusz wskazuje, że to od człowieka zależy, czy te obrazy myśli, one się pojawią, a tym bardziej, czy one zostaną. To od człowieka zależy, czy w nie wejdzie, tak? Czy je zostawi, czy się wobec nich zdystansuje. I używa tutaj takiego porównania z ogniem, że te obrazy są jak ogień. Więc jeżeli ktoś od tego ognia się nie odwraca, to może spłonąć od jego płomienia. Wiemy, że ogień daje światło, daje ciepło. Obrazy, które pojawiają się w umyśle, również mogą nam dać pewne ciepło. Tak? Może jakąś przyjemność z tego, że właśnie się pojawiły. Mogą też dać nam jakieś światło na coś. Tak? Ale jednocześnie właśnie według ojców mogą również być takim ogniem, który nas spali. Jeżeli właśnie od nich nie uciekniemy, no to wiemy, że ogień ma też właściwości niszczące i może de facto zniszczyć wszystko to, co wejdzie właśnie w jego przestrzeń. A więc te obrazy są zagrożeniem dla modlitwy, ponieważ się mogą człowieka tak pochłonąć, że on już przestanie się zajmować Bogiem, że już zapomni, przed kim staje, do kogo mówi, czy kogo słucha, że te obrazy tak go pochłoną, że on cały w nich się zatopi, tak jak właśnie jakby się w nich miał spalić. I zdaniem Ewagriusza obrazy obecne głęboko w umyśle są bardziej niegodziwe i uporczywe, ale to obrazy rozumowe są ich przyczyną i przewodzą im. A więc to nasz rozum, właśnie, który może produkować pewnego typu obrazy, sprawia, że to, co jest gdzieś w nas głęboko zakorzenione, może być bardzo uparte. I mogą właśnie być jakiegoś rodzaju obrazy przedstawienia czy wyobrażenia, które gdzieś głęboko w nas siedzą. I możemy nawet po latach od jakiegoś wydarzenia przypominać sobie właśnie obraz jakiejś sytuacji, jakiegoś doświadczenia czy przeżycia. I właśnie to w nas siedzi. Ale Ewagriusz mówi, właśnie to rozum powoduje to, że one się pojawiają i daje im na to przyzwolenie. Więc te obrazy, one będą zagrożeniem dla modlitwy, gdyż człowiek przestanie wtedy świadomie trwać w obecności Bożej, że zajmie się tymi obrazami, a nie zajmie się Bogiem. A więc potrzeba pewnej kontroli umysłu, kontroli pamięci, wyobraźni, aby te obrazy człowieka nie pochłonęły, żeby one nie zdominowały tego spotkania z Bogiem. Ponieważ jeżeli zdominują, to wtedy mogą pobudzać nasze zmysły, nasze namiętności, mogą wywoływać jakieś pożądliwości i człowiek wtedy może też coś dokonać, tak? Podjąć jakiegoś rodzaju działania, czy nawet podjąć jakiegoś rodzaju myślenie, które będzie bardzo jego pobudzało i przez to odwracało od modlitwy. Dlatego ojcowie zwracają uwagę na różnego rodzaju namiętności. Między innymi święty Marek Asceta mówi, że gniew najbardziej zaburza normalną pracę umysłu. Jest znaczącą namiętnością, którą trudno opanować, która przejmuje kontrolę nad modlitwą, myśleniem czy działaniem człowieka. I zdaniem Ewagriusza modlitwa jest pąkiem łagodności i niegniewliwości, jest dziełem radości i dziękczynienia, jest środkiem przeciwko smutkowi i zniechęceniu. A więc starając się właśnie świadomie trwać w Bożej obecności, ojcowie ukazują nam kształtowanie w sobie postaw radości, łagodności, cierpliwości, niegniewliwości, dziękowania innym za otrzymane dobra, dziękowania Bogu za otrzymane łaski i przez to wtedy nasza modlitwa stanie się możliwa. Święty Marek Asceta mówi, że niezakłócona modlitwa jest dla wytrwałego znakiem miłości wobec Boga. Bo jeżeli właśnie ja Boga miłuję, to zrobię wszystko, aby przy Nim być, aby cokolwiek mnie od Niego nie odwróciło. A te obrazy mogą mnie bardzo szybko od Niego odwrócić. A więc możemy powiedzieć, ja bardziej umiłuję
właśnie te obrazy, które mogą mi dawać jakąś przyjemność, rozkosz, a już zostawię Boga, a więc przestanę Jego miłować, a właśnie bardziej umiłuję rozkosz, która będzie konsekwencją tego ukierunkowania na obrazy. Ewagriusz z Pontu w traktacie o modlitwie powiedział, że żeby zabiegać o to, by w czasie modlitwy swój umysł zachować głuchym i niemym, a wtedy będziemy się modlić. No i co to znaczy, żeby umysł zachować głuchym i niemym? Jeżeli na modlitwie czytamy Pismo Święte, to czy to oznacza, że mamy być głusi na to słowo, które słuchamy? No oczywiście nie o to chodzi. Mamy być głusi na pojawiające się w naszym umyśle myśli, na pojawiające się te obrazy. Wobec właśnie nich mamy się zachować jak ktoś, kto nie słyszy, ktoś, kto nie mówi, tak? Nie odpowiada, nie reaguje. A więc z jednej strony mamy świadomie trwać w Bożej obecności, niejako właśnie słuchać, czy jesteśmy obecni, a z drugiej strony właśnie mamy nie dawać posłuchu temu wszystkiemu, co przychodzi do naszej głowy. I Ewagriusz wskazuje, że w czasie modlitwy umysł bardzo łatwo daje się zawładnąć pamięci. Kiedy się modlisz, pamięć przywodzi ci na myśl albo obrazy rzeczy minionych, albo nowe troski, albo postać tego, kto cię skrzywdził. A więc mówi tutaj o takich trzech kategoriach, wobec których umysł, możemy powiedzieć, jest bardzo podatny. Umysł nie lubi pustki, tak? Ciągle coś w naszej głowie jest. Jakieś myśli, może jakieś plany, tak? Może właśnie powracamy do jakichś wydarzeń, coś nam się przypomina, to co nie zrobiliśmy, albo jak zrobiliśmy, tak? Czy możemy lepiej coś zrobić. To powracanie do rzeczy minionych i przywoływanie obrazów z tych wydarzeń, to może człowieka bardzo łatwo i szybko pochłonąć. Tak, że on jakby zatopi się w medytacji na tym, co się wydarzyło. A z drugiej strony właśnie nowe troski, mówi Ewagriusz. A więc takie zamartwianie się. Co będzie? Czy ja zrealizuję to, co mam zrobić? Czy wykonam zadanie, które jest mi powierzone? Czy coś uda się? Jakieś spotkanie, rozmowa? Ciągle wybiegamy w przyszłość, martwimy się i właśnie obrazy tych wydarzeń, które jeszcze nie nastąpiły, one również mogą właśnie tak powodować nasze troski, które spowodują, że będzie nam trudno się modlić. I również ciekawe jest to, że Ewagriusz mówi o trudnym doświadczeniu i w naszym umyśle pojawia się obraz postaci, która nas krzywdziła. A więc jest związany z jakimś bólem, cierpieniem, może z brakiem przebaczenia czy pojednania. Pan Jezus powiedział, jeżeli zamierzasz złożyć dar swój na ołtarzu, a masz coś przeciwko komuś, to najpierw idź, pojednaj się z bliźnim i potem wróć, złóż swój dar na ołtarzu. Ponieważ ta nierozwiązana sprawa będzie tobie przeszkodą w modlitwie. Ty będziesz cały czas myśleć o tej nierozwiązanej sprawie. A więc właśnie ta krzywda, która się dokonała, ona ci nie pozwoli w pełni się modlić. Więc Ewagriusz tutaj wskazuje na te różne obrazy, właśnie rzeczy minionych albo rzeczy przyszłych, czy obrazy rzeczy trudnych związanych z jakimś cierpieniem, które pojawiają się w czasie modlitwy i przez to zabierają tą uwagę, zabierają koncentrację. I człowiek wtedy już przestaje myśleć o Bogu, a zajmuje się właśnie tymi obrazami, które pojawiły się w jego umyśle. I ta pamięć będzie coraz, można powiedzieć, bardziej doświadczać tych obrazów, jeżeli my coraz bardziej będziemy w to wchodzić. Jeżeli bardziej będziemy, można powiedzieć, grać według tej gry, jaką nasz umysł czy nasza pamięć nam dyktuje. I na ile uda nam się osiągnąć tą sztukę, o której mówi Ewagriusz? Z pewnością nie jest to zadanie jednorazowe, ale jest to coś, co będziemy, z czym będziemy się zmagać przez całe życie. Umysł nie lubi pustki. Tak? Umysł cały czas pracuje, cały czas coś wytwarza. A więc cały czas będziemy się zmagać z tego różnego rodzaju obrazami. Ale jak pisze święty Maksym Wyznawca, szczęśliwy umysł
który wzniósł się ponad wszystkie rzeczy i nieustannie cieszy się Bożym pięknem. I to wznoszenie się umysłu ponad wszystkie rzeczy jest właśnie jego głuchotą. Także człowiek właśnie jest głuchy na te wszystkie rzeczy, potrafi się ponad nie wznieść. Jest to może bardzo trudne, może ktoś powiedzieć praktycznie niemożliwe, ale Maksym mówi też z perspektywy własnego życia. On bardzo dużo cierpiał, jest nazwany wyznawcą, a ta kategoria jest odniesiona do osób, które nie zostały męczennikami, choć były bardzo blisko. Bardzo dużo wycierpiał od innych, był prześladowany. Nie oddał życia za wiarę, ale niewiele brakowało, żeby to się stało. Dlatego też takie osoby są nazywane wyznawcami. Bardzo niewielu świętych ma to określenie. I Maksym mówi o cieszeniu się Bożym pięknem. Jeżeli ja zobaczę piękno Bożego życia, piękno samego Boga, to wtedy jakby te wszystkie rzeczy doczesne, możemy powiedzieć, jakby już nie będą tak piękne w porównaniu z Bożym pięknem. A więc ja będę w stanie się właśnie ponad nie wznieść, bo zmierzam ku czemuś innemu, czemuś piękniejszemu, czemuś wartościowszemu. A więc obrazy, zdaniem ojców filokalicznych, są przeszkodą w modlitwie, ponieważ możemy skupić się na nich, a nie na samym Bogu. I zdaniem ojców pustyni, walka toczy się głównie w myślach człowieka, w sferze mniej lub bardziej niezaspokojonych pragnień, ambicji czy potrzeb. Dlatego według właśnie tych ojców w pierwszej kolejności walka toczy się o wyeliminowanie myśli, które są negatywne. Ewagriusz nazywał je logismoi i wymienia takich 8 głównych myśli. Jest to obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała i pycha. Każdy z nich jest śmiertelnie niebezpieczny i może doprowadzić do zguby. Co więc należy zrobić? Możemy powiedzieć, że trzeba zapomnieć o tych myślach, zapomnieć o obrazach. I to w teologii nazywamy przemianą umysłu, przemianą myślenia, przemianą zachowań, przemianą postaw, co możemy określić jednym słowem, które dobrze znamy, a które jest nawróceniem. A więc właśnie to nawrócenie, to greckie słowo metanoia, jest właśnie dosłownie przemianą umysłu, przemianą myślenia. I w tym bardzo pomocne jest Słowo Boże. Pierwszym, który uczył nas, w jaki sposób to Słowo Boże będzie dla nas pomocne, jest sam Chrystus. Jeżeli sobie przypomnimy Jego pobyt na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności, to kiedy przebył na tej pustyni i pościł, to w pewnym momencie odczuł głód. Wtedy zły duch przyszedł do Niego i powiedział, skoro czuwasz głód, to powiedz tym kamieniom, aby stały się chlebem. I Chrystus i w tym przypadku, i w kolejnych innych pokusach zawsze odpowiadał słowami Pisma Świętego. A więc uczył nas, w jaki sposób stosować Słowo Boże właśnie w zmaganiu duchowym, w walce duchowej. I Ewagriusz z Pontu ułożył traktat o sporze z myślami, gdzie właśnie stosuje podobną metodę. Możemy to nazwać metodą antyretyczną od łacińskiego tytułu tego dzieła Antireticus, gdzie podaje konkretne fragmenty z Pisma Świętego na tych 8 rodzajów złych myśli. Ale nie jest to taka czarodziejska różdżka, za pomocą której właśnie bierzemy jakiś fragment z Pisma i pokonujemy wszelkie złe myśli. Bo Ewagriusz łączy ściśle tą metodę ze stylem życia człowieka. A więc, żeby ta metoda mogła być skuteczna i być takim dobrym narzędziem w naszej modlitwie czy walce duchowej, potrzeba prowadzenia życia chrześcijańskiego. No więc trzeba zachowywać pokorę, cierpliwość, zachowywać przykazania, praktykować ascezę, miłość bliźniego i wreszcie nieustannie się modlić. I wtedy ta metoda połączona z całością życia stworzy odpowiedni klimat do tego, żeby człowiek mógł o tych obrazach zapomnieć, żeby człowiek był na nie głuchy, żeby człowiek nie został przez nie pochłonięty, właśnie jak przez ogień, który
zapalił się w sercu czy w umyśle człowieka i próbuje właśnie jego spalić. Więc o ile nasze życie będzie życiem chrześcijańskim, o ile ta metoda antyretyczna Ewagriusza z Pontu będzie takim ważnym narzędziem w naszym rozwoju duchowym. I ten ojciec pustyni powiedział, że gdy umysł, zrzuciwszy z siebie starego człowieka, przyoblecze się w tego z łaski, to ujrzy wtedy w czasie modlitwy własną stałość, nieco podobną do koloru szafirowego lub nieba. Pismo nazywa ją też miejscem Boga, ujrzanym przez starszych na górze Synaj. A więc Ewagriusz opisuje tutaj proces właśnie nawrócenia. To przejście ze starego człowieka do tego z łaski, czyli do nowego człowieka, jak to określa święty Paweł, jest właśnie nawróceniem. A no to przejście właśnie dokonuje się w pewnym procesie, tak, w pewnym czasie. Potrzeba nieraz dłuższego okresu, żeby wyzwolić się z tego wszystkiego, co człowieka ogranicza, co człowieka zniewala, co powoduje, że właśnie jego wolność nie jest pełna, że nie może korzystać tak ze swojej wolności, jakby chciał, bo coś mu nie pozwala. I wtedy człowiek taki już przemieniony, właśnie odmieniony przede wszystkim przez Bożą łaskę, właśnie zobaczy własną stałość, jakby zobaczy to, że jest niejako na tej górze Synaj, tak, i widzi samego Boga. Więc to, co mam pomóc w naszym zmaganiu się na modlitwie, to jest zdaniem ojców samo Pismo Święte. A więc może to być liturgia godzin, tak, psalmodia, może to być osobiste studium Pisma Świętego, lectio divina, połączone z życiem chrześcijańskim i na różnego rodzaju właśnie pokusy, myśli, obrazy. Im bardziej będziemy to Słowo Boże znać, tym bardziej będziemy w stanie wskazać w nim jakąś, można powiedzieć, receptę na pojawiające się złe myśli czy obrazy, które będą nam przeszkadzać w spotkaniu z Bogiem. I patrząc na też modlitwę ojców właśnie pustyni, ojców monastycznych, to była ich taka podstawowa praktyka, właśnie recytowanie, powtarzanie fragmentów z psalmów albo z innych ksiąg Pisma Świętego, takie wręcz stałe, nieustanne, tak żeby ten umysł miał sobie siłę właśnie walki z tymi obrazami czy myślami, które przeszkadzają jemu w spotkaniu z Bogiem. Z czasem powtarzali same imię Jezus, czy imię Jezus połączone z jakimś wezwaniem, stąd powstała modlitwa zwana modlitwą Jezusową, która też pomogła i pomaga w dalszym ciągu różnego rodzaju mnichom w tym, aby z Bogiem rzeczywiście spotykać się, aby trwać świadomie w Jego obecności, a nie właśnie spotykać się ze swoimi obrazami, ze swoimi myślami, ze swoimi wyobrażeniami. I Pismo Święte jest dlatego ważne, że jest przede wszystkim Słowem Boga. Jest ono natchnione przez Ducha Świętego, że w centrum stawia Boga, że ukazuje Chrystusa jako Zbawcę człowieka, jako tego, który zapowiedziany jest przez Stary Testament i którego Ewangelie opisują Jego życie na ziemi, właśnie Jego dzieło zbawienia i odkupienia. A więc właśnie to Bóg jest ukazany jako centrum. I święty Marek Asceta mówi, że po pierwsze wiemy, że Bóg jest początkiem, środkiem i końcem wszelkiego dobra. Nie sposób jednak czynić dobro lub wierzyć, jeśli nie robi się tego w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. Wszelkie dobro od Pana zostało podarowane opatrznościowo. Ten, kto wierzy, że tak jest, nie utraci go. Mocna wiara jest potężną wierzą, a dla wierzącego Chrystus staje się wszystkim. Niechaj ten, który jest początkiem każdego dobra, będzie początkiem każdego Twojego postanowienia, żeby przedsięwzięcie zostało zrealizowane w zgodzie z Bogiem. I coś podobnego mówi święty Benedykt w regule, w prologu, na początku, kiedy wskazuje, jeżeli mnich chce coś dobrego uczynić, to najpierw powinien się gorąco modlić do Boga, aby to on sam to do końca doprowadził. Więc właśnie ukierunkowanie jest całkowite na Boga. On właśnie ma być początkiem, środkiem
i końcem wszelkiego naszego działania. I wtedy możemy powiedzieć, będziemy mieli pewność, że to dobro, które zamierzamy, zostanie osiągnięte, bo zostanie spełnione dzięki samemu Bogu, dzięki Jego łasce. A jeżeli dla wierzącego Chrystus będzie wszystkim, to wtedy wiara będzie dla niego jak ta mocna wieża, jak mówi święty Marek Asceta. Wieża, która właśnie będzie jego chronić przed różnego rodzaju wrogami.